proszę Państwa, sportowa rozmowa Vol 2, Michał Bożemski. Oj, coś czuję, Michał, że Ty będziesz tutaj częstym gościem. Zobaczcie, jaka fajna aranżacja. To są jeszcze takie historie związane z ostatnim Alcatraz. Raz, że tablica pewnie powie, że o nim trochę więcej. No i ta bluza, w której paradowałeś bardzo często teraz przed tym turniejem, gdy było zimno. No dzisiaj już nie bardzo, bo jest trochę cieplej. Jest prawie 30 stopni. Ale wiesz, jest okej. Słuchaj, minęło trochę czasu. To podsumowanie takie już bardziej na chłodno, na zimno. Minęło dużo czasu. No tydzień po to jest, eksplozja była wszystkich takich pozytywnych emocji związanych z turniejem. Bo jakby bardzo dużo ludzi się przewinęło. Dużo ludzi gratulowało jakby sukcesu. Że jednak ta poprzeczka, którą ciężko było przebić z zeszłego roku, przeskoczyć na 20-lecie, czyli to był taki jubileusz, który zawsze rządzi się swoimi prawami, jednak jak jest jubileusz, to też jest wyjątkowe. No to tak naprawdę zwykły turniej, tam powiedzmy 21 lat jakby boiska, nie odzwierciedlał tego, że przyjdzie po prostu jak magnes, ściągnie ludzi, i tak tłumie pojawią się na boisku. To tylko wskazuje na to, co rozmawialiśmy w rozmowie Vol 1, że Wałbrzych jest miastem koszykówki. Na każdym etapie, w każdym rodzaju tak naprawdę, bo tam, gdzie słychać odbicie piłki koszykarskiej, zawsze pojawiają się oczy jakieś i widzowie, którzy są spragnieni, więc wręcz tej koszykówki, a ja jestem człowiekiem koszykówki, więc dla mnie to jest coś pięknego, coś idealnego. Bo ja się bardzo cieszę, że tak to wszystko wyszło. Słuchaj, po raz drugi, dwa razy impreza, dwa dni z rzędu, eliminacje, finały. Tym razem pogoda też taka była fajna, że można było pograć. Tablica elektroniczna, która była czymś nowym, ale popatrz, jak ona przyciągała wszystkich jak magnes. Każdy chciał zerknąć chociaż raz, co tam jest pokazane. Ludzie nawet, którzy nie zorientowali się na samym początku, że ona jest, to potrafili wybiegać nam przed kamery tylko po to, żeby zobaczyć, czy to faktycznie działa, nie? Tak. No jakby każda kolejna edycja jest to taka troszeczkę ewolucja, nie rewolucja, ale ewolucja. Staram się kolejne rzeczy dokładać. Dzięki wspaniałym sponsorom, bo tutaj też nie jestem taką osobą, że nie będę wymieniał wszystkich i tam dziękował, jakby podziękuję jakby ogólnie wszystkim, bo to dzięki nim można dokładać kolejne rzeczy, można coraz bardziej profesjonalizować ten turniej, czyli to nie jest jakby zwykłe granie gości w szerokich ciuchach, tylko jest to już od pewnego momentu profesjonalne rozgrywki, które też trzeba mieć różne zgody, różne rzeczy, więc i też grają zawodnicy, którzy są zawodowcami. Więc wszystko to wymaga profesjonalizmu. Ze strony ja wymagam profesjonalizmu od sportowców, więc oni wymagają profesjonalizmu ode mnie. Więc ta tutaj właśnie tablica, którą tutaj widzimy, jest takim świetnym przykładem, że idziemy cały czas do przodu. Wiadomo, że nie możemy od razu zbudować Rzymu, ale powoli z każdą edycją, mówię, dzięki tym wszystkim dobrym ludziom koszykówki, którzy, powiem, wkładają pieniądze i pomagają, ale tutaj nawet nie trzeba ich specjalnie nakłaniać, bo każda kolejna edycja jest to coś fajnego, więc tutaj ukłony dla wszystkich tych, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, żeby organizacyjnie to wyglądało coraz lepiej, a ja staram się to modelować i robić tak, żeby to wyglądało coraz lepiej. No i z tego, co mieliśmy półtorej tygodnia temu, czy tam dwa tygodnie temu już ponad, to tak się to dzieje, są pozytywne opinie. Wspomniałeś też o pogodzie. No tak. To jest największa bolączka każdego organizatora imprez plenerowych. Tak więc Alcatraz, czyli takie granie pod chmurką. I tutaj moje intensywne sięgania do Interi czy innych jakichś WP pogoda przez ostatnie 3 tygodnie, nawet miesiąc, gdzie każdy mi powtarza: Michał, nie jesteś w stanie przewidzieć pogody na 3 dni. Ewentualnie wcześniej to już w ogóle nie ma, to jest wróżenie z fusów, tak? Ale ja siedzę, śledzę, mówię, kurczę, w jednym tygodniu jest super, jestem szczęśliwy, następnie się to zmienia, bo to się zmienia bardzo wyraźnie. Nie wiem, kto to w ogóle taką pogodę ustala, ale to jest jedyna rzecz, która może zatrzymać ten turniej, naprawdę. Patrząc jakby na skalę 21 lat, to tylko pogoda. Raz udało się
Znaczy, raz no, tak się zdarzyło, tak. Przenieść tury tak, mm-hmm. z maja na sierpień, a tak naprawdę wszystkie te edycje, które się odbyły, no to nie było takiego problemu. Był spadł deszcz, ale to było krótko trwałe chwile, też staraliśmy się reagować. Więc pogoda robi każdą imprezę plenerową i się udało. I od tego, jakbym wiedział, że w styczniu będzie pogoda, to też można troszeczkę więcej jeszcze mm-hmm. sobie podziałać z niektórymi rzeczami, bo to jest taki efekt domina, jeżeli coś sobie zamówisz, czy jakieś jedzenie kogokolwiek, też są jakieś podpisywane rzeczy, czy jakieś nawet umowne, słowne, no to później jak ktoś ma zarezerwowany termin, poświęci się, no to ciężko mu później jakby to odkręcić. Nie? Zgadza się. Więc pogoda zrobiła mega robotę, my zrobiliśmy organizacyjnie mega robotę i przede wszystkim poziom sportowy, który był w tym roku, przebił wszystkie edycje. Organizacyjnie możemy sobie tam rozświetlać, ale poziom sportowy to jest też czynnik ludzki, który ma wpływ jakby na budowanie właśnie imprezy. Ja cały czas walczyłem z tym, żeby przez tyle lat, żeby ludzie nie traktowali. Bo słowo streetball w Polsce kojarzy się, wiesz, grupka powiedzmy osób, które nie potrafią do końca grać w koszykówkę, nie nadają mm-hmm. się, grają sobie gdzieś tam na osiedlu w śmiesznych ciuchach i jakby robią triki. Tak? Mm-hmm. Taki mm-hmm. był przez pewien moment, taki był przez pewien moment stereotyp. Ja to się staram zmienić i wydaje mi się, że zmieniłem, że streetball, tak jak w Stanach Zjednoczonych, jest to koszykówka profesjonalna, tylko że na zewnątrz. Tak? Dokładnie. Ta koszykówka się na zewnątrz zaczęła. Poprawię ci kabelek. Więc, słuchaj, ale... więc na takiej zasadzie i też wydaje mi się, że zmieniłem w tym roku MVP turnieju całego został Max Formella, który w zeszłym roku grał w Radomiu i w DC Pelkli. Mhm. Przyjechał chłopak pierwszy raz, był zafascynowany takim klimatem, takim czymś, co się odbywa i to ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają, którzy są zawodowcami, oczywiście nie mają kontrakty, ja ich nie namawiam na granie. Bo to nie jest tak, że to tak jak jest, czy było ze szczepionkami. No, jasne. Kogoś na szczepienie, ktoś nie jest przekonany, mhm. zaszczepi się, zacznie go zaraz głowa boleć, tak? No bo to jest taki syndrom, jakby w drugą stronę. I tutaj tak samo, on musi to musi wyjść od tych ludzi, tak? Że oni chcą odpocząć. Ale wydaje mi się, że nie ma takiej osoby, nie byłoby takiej osoby, która weszłaby na to boisko, nawet nie grając, bo byli zawodnicy, którzy nie grali z zawodowcami, zrobiło to na nich piekielne wrażenie, że można coś takiego zorganizować na taką skalę i ci ludzie, to wszystko dla zawodnika, wyjście do takiego jakby, bo możemy to taki cage jest jakby, tak? No, to jest jakby no tak to wygląda. No. Ludzie są z góry, mhm. to wszystko jest jakby ogrodzone, tych wyjść jest tak naprawdę mało. To robi kolosalną robotę. Jak ktoś jest takim prawdziwym sportowcem i czuje się sportowcem, to już nie chodzi o zawodowość, tylko chodzi o duszę, o rywalizację, o jakby podnoszenie i łamanie swoich granic, jest to naprawdę coś wyjątkowego. Zamykanie się w takiej puszce i granie. Mm-hmm. 500 osób, 600 patrzy na ciebie, tak? Tak jest skomasowany. Tak. Oczywiście jak weszlibyśmy na halę, gdzie jest na Kwasdrój, powiedzmy, tam 2000 osób wejdzie, to tam część by się zgubiła, tak? Ale mamy tu wszystko skomasowane w jednej puszce. To ci ludzie wracają. Wrócił Mateusz Szczepiński, który już był trzeci rok z rzędu, tak? To jest zawodnik, który grał w Ekstraklasie jeszcze w zeszłym roku. I później w pierwszej lidze, więc to jest zawodowiec z pełną gębą. I powiedział mi takie słowa, że znaczy Mateuszowi Zborowskiemu i menadżerowi Julii Steel, która notabene wygrała turniej, że będzie tu przyjeżdżał, póki nie zwycięży. Tak? Mm-hmm. Stało się, że zwyciężył, ale zadałem mu takie kurczliwe pytanie. Mówię, Mateusz, bo został też MVP finałów, nagrodziłem go, bo wypada dla takich ludzi też i naprawdę robią nam jakby prestiż imprezy. Przyjedziesz następnym razem? Mówi tak, żartowałem, coś się powiedziałem, tak, ale nie zmienia to faktu, że wrócę tutaj i będę grał. Więc robi się powoli taką też jakby twarzą tego wszystkiego. Fajnie, bo ci ludzie wracają, wrócił Raymond Nelson, są jacyś tam nowi zawodnicy, więc powoli gdzieś tam się to rozwarstwia na innych zawodników, ale też nie do końca chciałbym, żeby to był turniej tylko dla zawodowców, bo to nie jest idea tego, żeby to tylko przyjechali, ludzie wzięli pieniądze i pojechali do domu i zostawili to jakby gdzieś dla siebie. To ma promować koszykówkę wszelkiego rodzaju. I że teraz film promocyjny, taki, który zrobiliśmy, i on jest tak świetnie skonstruowany, idealnie jakby moja wizja
zbiegła się z reżyserem, czyli z twórcą tego, z producentem tego klipu. Jest tam chłopiec, który zaprasza, chłopiec 11-letni, 11, który zaprasza ludzi na turniej Alcatraz. Pokazane, chodźcie, ja wam pokażę. Nie? Pokazane twarze tych małych dzieci, od takiego bajtla po starszych i uśmiechniętych seniorów, zawodowców, whatever, jakikolwiek tych, to właśnie jest ten klimat, o który walczyłem całe życie i który bym chciał. To jest taki community, wszyscy się spotykają w tym jednym dniu, wszyscy mają fan z tego, co się dzieje. Do tego są, mówię, ta cała otoczka wszystkich innych rzeczy, żeby to uatrakcyjnić. No i myślę, że to się udało. Tak, to na pewno, bo popatrz, ile ludzi przyszło to zobaczyć. Dwa dni impreza, a tak na dobrą sprawę każdy nie mógł się doczekać tej kolejnej minuty, kolejnego meczu, kolejnego akcentu, występu, bo to przecież nie tylko sportowe zmagania, ale też i występy artystyczne. W tym roku też były fajne pokazy pszczelarza, prawda? Jak dobrze pamiętam jego pseudonim, ale no to jest niesamowite, że ktoś potrafi z piłkami robić takie rzeczy, a zobacz, jak też to przyciągnęło uwagę tych młodych właśnie chłopców, którzy siedzieli w kółeczku dookoła niego i obserwowali z takim, wiesz, westchnieniem wręcz, jak to on robi, prawda? Tak, tak. No, to jest, mówię, to musi mieć ciągłość. Małego dziecka, że tak powiem, fajnie. Są rozgrywki, powiedzmy, spoconych starszych facetów. Tak? Skiba, sorry. Jego to jakby... te dzieci jakby to nie do końca czasem interesuje. Wiadomo, żeby jasne, tak skupić uwagę, nie wiem, na 4 godziny, żeby ciągle oglądali. Tak. Więc staram się jakby tych atrakcji takich dla nich więcej. Więc jak nawet ten pszczelarz, nie mówię, że on będzie o godzinie 12 na przykład, no tak, pojawi się dzisiaj pszczelarz, no to te dzieci czekają na niego, tak? Kręcą się, są. Między innymi mogą zebrać autografy od zawodników. No i tak, to się tak jakby tworzy, to jest taki fajny efekt. Ci ludzie są, czują się częścią tego, bo te dzieci wyszły. Ja zaprosiłem te dzieci, żeby one wyszły do środka właśnie, do naszej klateczki, do tego boiska otoczonego. On się też lepiej czuje, no bo ma jakby, widzi tych obserwatorów, że ktoś na niego patrzy. I to każdy robi tą robotę, nie? To się wszystko gdzieś tam łączy w jedną całość. I ja wierzę, że dzieci, które przyszły nawet może pierwszy raz, ale gdzieś tam są w tym, że będą trenowały koszykówkę, bo na tym mi bardzo zależy. Tak? Nieważne, czy to będzie Górnik Wałbrzych, czy to będzie Szczawno-Zdrój, czy inny klub tutaj jakiś ościenny. To jest dla mnie mało ważne. Ważne jest to, żeby te dzieci grały w koszykówkę, uprawiały koszykówkę, ale przede wszystkim uprawiały sport, bo to jest bardzo ważne. Żyjemy w takiej niestety niszy, że coraz gorzej jest z naszym sportem. Niestety nie stał się, nie, powoli sport nie staje się już dziedziną życia, jak był kiedyś, wychowanie fizyczne, nie jest już wychowaniem fizycznym. To są moje obserwacje, subiektywne oceny. Nikogo tutaj nie chcę jakby wywozić tablicy, ale coś w tym jest. Troszeczkę my inne czasy mieliśmy, ja pamiętam na SKS, żeby wyjść, no to jak nie byłeś gdzieś tam w jakiejś reprezentacji, czy gdzieś nie byłeś na SKS-ie, to była wielka, wielka drama. Więc myślę, że przez takie eventy, które są, kosze, które są osiągalne dla nich, bo to jest ważne, nie kosz na 3-5, tylko przyjeżdża tam Jacek z Basket Kids, ustawia 10 koszy różnych na takich maluszków dla dużych. Każdy ma satysfakcję wyrzucenia tej piłki do tego kółka pomarańczowego. I to jest najważniejsze. I chciałbym, żeby w każdym mieście była taka impreza, bo jak będzie nas więcej, to tych więcej ludzi będzie zarażonych tą koszykówką i wtedy nie będziemy mieli większą konkurencji, nie będziemy się pytać, dlaczego Słowenia, czy Serbia, czy Chorwacja, mając, nie wiem, Słowenia 2,5 miliona ludzi, czyli cała aglomeracja Warszawy, gra lepiej w piłkę nożną, gra, znaczy lepiej, ma reprezentację dobrą w piłkę nożną, w siatkówkę, w koszykówkę. No, to już zgadza się, więc wszędzie jakby, jest jej pełno. Wszędzie jest jej pełno, tak? I tutaj z tym trzeba walczyć. I myślę, że takimi małymi kroczkami, jeżeli góra dojdzie do tego, że przez takie eventy i przez takie rzeczy można to promować, niekoniecznie przez wielkie nagrody i wielkie jakieś rzeczy, tylko z pomysłem i przede wszystkim dla rozwoju koszykówki, czy ogólnie szeroko pojętego sportu, bo to jest bardzo ważne. Bo może być taki turniej samo w piłkę nożną. Tak? Nie wiem, czy są takie turnieje, ale ja pamiętam, jak ja się też wzorowałem, powiedzmy, na jakichś amerykańskich rozgrywkach, ale pamiętam słynną reklamę piłki nożnej Nike, taka, co grali sobie na takiej barce w piłkę nożną 3x3, gwiazdy, tam chyba z 20 gwiazd, było Figo, Edgar Davids, Ronaldo, by the way. I zrobić taki turniej, tak? Też taką klatkę owinąć, zrobić 3x3. Ja jestem przekonany, że to milion osób na to przyjdzie. No to nieważne, że to jest piłka nożna, tak? No piłka nożna zawsze będzie bardziej popularniejsza, tak?
czy tam dziesiątkówka, czy inne. To zależy. To zależy wszystko od tego, bo widzisz, mamy przykład Alcatraz i tego, co ty zrobiłeś. Tutaj niekoniecznie każdy kibic by się może ze mną zgodził, ale każdy kibic docenia to, jak wygląda ten twój turniej. I prawda jest taka, że nawet jak na co dzień chodzi na mecze piłki nożnej, to tu zawsze przyjdzie z ciekawości zobaczyć, bo mu się podoba atmosfera, bo w pewnym sensie też zazdrości tego, że ktoś zrobił w innej niż jego ulubiona dyscyplinie sportu taką imprezę, na którą on sam czeka. Dużo jest takich osób, które na przykład z siatkówki czy tam z piłki nożnej przychodzą, z tenisa. Mhm. Super, super impreza. Ja jako organizator różnych imprez tutaj w Szczawnie i tam wcześniej w Wałbrzychu, wiem, że jak robisz imprezę ponad jakąś tam liczbę osób, no to już trzeba na niej być, bo to jest jakiś prestiż, nie? Tak. Wiadomo, że to latami ja na to wpływa. Tak jest z festiwalem biegowym, z innymi rzeczami, tak? I po prostu być tam, poczuć tą atmosferę, niekoniecznie uczestniczyć jakby fizycznie w tym. Pokazać się, ale prawda? Pokazać się i ja przyznam się, że mało ludzi widziałem, nie widziałem na turnieju, których nie mam w kontaktach w telefonie, którzy są tutaj jakby z tego, tak? Naprawdę mogę wyliczyć na palcach jednej ręki osoby, których nie było. Więc zrobiło się to też takie miejsce spotkań po prostu. Nie? Taka trochę, impreza jest też taka trochę wolnościowa w tym wszystkim, że można sobie przyjść, wyjść, nie muszę mieć biletów, no tak, rzeczy, bo to... tak, więc jakby w odpowiednim momencie i wiesz, że ona trwa tam 8-9 godzin. Tak, i oglądasz dokładnie to, co chcesz zobaczyć. Konkurs wsadów. Wróciłeś do tego po przerwie. W zeszłym roku już, prawda? Trzy lata temu wróciłem. Trzy lata temu. Ale zobacz, w zeszłym roku pamiętam fajne wydarzenie. Faktycznie 3 lata temu było pierwszy raz, jak chyba ci też transmitowałem te rozgrywki wtedy. I też był konkurs wsadów i też to nieźle wyglądało. Teraz zaś już to był, no, można powiedzieć, jakiś kosmos. Trzeba było zrobić eliminację. Dużo zawodników się zgłosiło. Poziom zróżnicowany oczywiście, ale każdy chciał przynajmniej się pokazać, prawda? I usłyszeć te brawa od kibiców, którzy również zrobili kółeczko, którzy również sprawili, że ta atmosfera była, no, dla samych zawodników czymś elektryzującym. Tak. No jest to fenomenalne, że Wałbrzyszanie, no nie tylko Wałbrzyszanie, bo tam byli ludzie z różnych, z całej Polski tak naprawdę, ale głównie odnoszę się do Wałbrzyszan, bo na Grecji było pewien Wałbrzyszan, że potrafili stworzyć taką atmosferę. I tam nie ma takiej zasady, że tam od trójki zawsze, od linii rzutu za 3 punkty trzeba się 2 metry oddalić, czy tam półtora metra, żeby nie mieli miejsca. No tak. Tym ludziom mówisz, oni to rozumieją. Tam nie ma. Tak. No tak, bo ja muszę zobaczyć. Bo ja muszę zobaczyć. Tak? Odsuwają się tym wszystkim, czują się też w tym widowisku. Wiadomo, że każdy chciałby się dopchać do początku, ale czasem na pierwszy plan, czasem nawet lepiej widać z tyłu, z górki, z trybun, niż tutaj tak blisko. Nie? To są inne emocje. Z góry są inne emocje, na dole są inne emocje. I tutaj nigdy nie było takich problemów. Nigdy przez 21 lat nie było żadnych problemów. Jakichś organizacyjnych, jeżeli chodzi o widzów. Nie było. To jest tak fajne, że każdy czuje, że to jest jego impreza i nic tam się nie może wydarzyć złego. Powiedzmy, tak? Znaczy, ja mówię złego, nie wiem, ktoś jakiś przyjdzie, to różnie bywa, tak na koncerty różne rzeczy i może gdzieś tam coś zrobić. Tutaj nigdy takiego czegoś nie miało miejsca. No nie było żadnych ataków. Ja trochę panuję terrorystycznych. Tak jest. Panuję nad tym tłumem, mam ten mikrofon, udało się przeprowadzić konkurs nawet spontanicznie dla kibiców w plecach rzucony przez firmę Pascal i tam też różne zestawy też były ciekawa rzecz od innych sponsorów, więc też ktoś po prostu z trybun, że tak powiem, z widzów wszedł nawet tego kociołka. To też jest coś fajnego, nie? Wiadomo, że to jedna tam na 800 osób czy 900 miała tylko taką szansę, żeby to złapać, ale był tam, poczuł te emocje. I to jest już w zeszłym sezonie, po tym jak wygrał Filip Pawełka, który po prostu zrobił mega kosmos, pobił konkurencję 2-3-krotnie klasowo tak naprawdę. W tym roku nie mógł wystąpić, ale zmierzam do tego, że tak wysoko została postawiona poprzeczka przez właśnie widzów, bo to dzięki nim. To nieważne, bo w Alcatraz, gdyby na to nie patrzył, to by nie było tego klimatu. Nie? I tak naprawdę w tym roku zjechała się tam jakaś rekordowa ilość, podobno, bo to Damian Harsche-Hadzwe, który jest takim ojcem chrzestnym sadów, on to organizuje i tam próbuje jakby ten. Nagroda też nie była za niska, to może też nie była jakaś super wysoka, żeby sprowadzić jakąś tam elitę, ale o to się jeszcze wezmę. Podejrzewam, że to zrobisz. Wezmę się za to i bardzo bym chciał tych ludzi sprowadzić. I to tak wyglądało. Ale wrócę do poziomu sportowego. Na poziom sportowy niestety nie oddał,
Moim zdaniem, to jest krytyczny, nie od tego, co oddała publika. Był po prostu słabszy. Technicznie słabszy był poziomem sportowym, poziomem zeszłego roku. Tak jak mówię, Filip Pawełka, który jest w operacji dwóch kolan, nie mógł wystąpić. Był, osobiście go przywitałem, dostał ogromne brawa, bo chciał zobaczyć, on się czuje w tym miejscu, że to jest jego magiczne miejsce, w którym jego kariera jakby eksplodowała w zeszłym roku. Chciał bardzo wystąpić. Wszyscy mu tego odradzali, bo niestety jeszcze musi się tam troszeczkę doleczyć, ale myślę, że jak wróci za rok, po prostu pokaże wszystkim, gdzie jest ich miejsce. No może tak być. Patrząc na to, co... Traktujemy to po prostu po sportowemu. Ja, broń Boże, nikomu nie ujmuję żadnych umiejętności, ale w zeszłym roku Filip pobił naprawdę, pobił publikę, bo to dzięki niemu tyle ludzi przyszło w tym roku na konkursy. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane również, będziemy to budować. Filip jest częścią tego miejsca już na stałe, zapisał się w kartach, więc ja go też będę promował w tym wypadku, żeby wszystko chciałbym zrobić. Oczywiście, jeżeli będzie zielone światło tam od lekarzy, tak, żeby wystąpić. Więc jeżeli chodzi o poziom sportowy, to był nieco niższy niż w zeszłym roku, ale poziom publiki był naprawdę bardzo duży. Nie? No dobra, Michał. I takie rzeczy się nie zdarzają po prostu. No nie? To na nie pewno. Zdarzają się i to jest taki właśnie fenomen tego wszystkiego, nie? Że my to potrafimy zrobić. No to jest taka specyfika akurat tego turnieju i to już kiedyś mówiłeś. I to mówiłeś. Też jak, Kuba, żeby to nie wybrzmiało, że to jest jakby do końca jakby powiedzmy moja zasługa czy coś, bo nikt ludziom nie wkłada do ust to, co mają mówić. Oczywiście, mają że tak. Oni to po prostu widzą i reagują, bo potrafią reagować, bo jesteśmy miastem bardzo związanym z koszykówką. Były lepsze, gorsze czasy, ale zawsze ta koszykówka była. I tutaj takim właśnie smaczkiem ten konkurs sadów i ludzie potrafią to po prostu docenić. To się znają. Dobra, poziom sportowy mówisz był niższy, jeśli chodzi o wsady. Chwaliłeś wcześniej samą grę zawodników. No i też tak trochę historycznie się stało, bo Bet Company nie obroniło tytułu. Tak, no to wiadomo, że prędzej czy później. Musiało się tak zdarzyć. Musiało się tak zdarzyć. Choćby ze statystyki patrząc. Tak. No tam chyba 4 razy z rzędu od 2019 roku, bo raz nie było w turnieju. Do tego czasu zwyciężaliśmy, bo też grałem do jeszcze 2019-2021 z drużyną. Też się czuję takim trochę menadżerem, trenerem do końca tej drużyny. Jestem z nią zawsze, bo byłem od początku, od 2002 roku. Więc tak się to musiało zdarzyć prędzej czy później. Szkoda, że akurat teraz, znaczy szkoda tylko ze względu na to, że wokół tego też jakby była druga, że tak powiem, impreza, bo kręcili zawodowcy film jakby o naszej drużynie, tutaj o Alcatraz, w tym wszystkim i dla dobra scenariuszu fajnie, bo jakby zagrali chociażby w finale i tam byłyby iskry i to też było pokazane tak jak w zeszłym roku, festiwal. Ale z drugiej strony dla rozwoju turnieju bardzo dobrze, że tak się stało. Znaczy bardzo dobrze, no, oczywiście, no, tak, żeby nie wybrzmiało potem koledzy mi krzyżują. No niekoniecznie. Ale z pozycji organizatora takiego suchego, jakby bezstronniczego, dobrze, że tak się stało, bo dochodziły już takie słuchy, że tylko Bet Company wygrywa, że nie opłaca się przyjeżdżać, bo ściany im pomagają, cokolwiek, tak? No ten mecz był taki specyficzny, rzeczywiście prowadzili długo i wydawałoby się, że to jest raczej już pewne, że przejdą do następnej rundy, tymczasem pod sam koniec spotkania wynik się wypłaszczył, potem Skiba był szczęśliwy, wreszcie wygrał. Tylko tak. Co dalej, bo w kolejnym meczu odpadł i pewnie znowu będzie musiał przyjechać w przyszłym roku, żeby powalczyć o zwycięstwo, bo w jego akurat przypadku sam osobiście słyszałem, jak przechodząc gdzieś za plecami krzyczał, że musi wrócić, bo jeszcze nie wygrał. To samo to pokazuje, jak duża jest chęć wśród zawodników bycia tym zwycięzcą. Tak. W finale za to zagrali... Z Krzysiem żeśmy rozmawiali dzień wcześniej. No, że tak powiem, po middle party, że tak powiem, między sobotą a niedzielą, bo zawsze się spotykamy, mamy tę możliwość porozmawiania. I żeby też widzowie wiedzieli, Skiba to jest takie uosobienie właśnie tego streetballa, z którego my chcemy kiełkować i wyjść. To jest człowiek, który ma tam, że on około 1,60 m, może z haczkiem wzrostu. No jest, to prawda, niski. Jest bardzo silnym zawodnikiem, ale jest uosobieniem po prostu walki, osobieniem charakteru, prawda. Osobieniem, świetnie kozuje, tak? Tego, co jest styl balu, takiej wolności, piłce, robienia różnych rzeczy. I on sobie świetnie radzi, mimo swoich niskich jakby warunków fizycznych, świetnie sobie radzi i jego z jednym z punktów na swojej mapie,
koszykarskiej, żeby wygrać, to wygrać z Bet Company. Nie? Aha. Ale na Alcatraz. Ale na to może Alcatraz. Gdzieś tam się wydarzyło. W zeszłym roku na Bibole, jak wygraliśmy, powiedział do kamery, że się nie da z nami wygrać, bo jesteśmy gdzieś w innym miejscu niż Alcatraz, że jesteśmy tak. za dobrzy, że mamy tak poskładany, zbilansowany zespół, że zawsze jak kogoś zabraknie, to ktoś inny do nas dojdzie. No, też ta nasza drużyna jest taka kultowa, legendarna, więc tutaj nie trzeba się nikogo prosić, żeby ktoś zagrał. Są te wymiany pokoleniowe. Teraz skończył się pewien etap. Dużo zawodników już odejdzie, więc będziemy musieli na nowo budować jakby tą tradycję. Chętni są. No i dla Krzysia to było spełnienie marzeń. To też jest fajne, że to tak akurat, że to tak jest taka, że tak powiem, prosta rywalizacja. Dla kogoś jest czymś bardzo tak ważnym, bo to było widać, jak on tą koszulkę się nakopnął, tą piłkę, to mamy to tak. wszystko fajnie nagrane. To I prawda. Widać te pozytywne emocje. Znam też chłopaków, my jesteśmy też, nie na darmo nazywamy się Bet Company, jest charakterni, bardzo, bardzo dużo w życiu przeżyliśmy, ale fajnie, bo po tym wszystkim meczu, wiadomo, że 5 minut trzeba sobie dać spokojnie, podchodzić do zawodników, a później wszyscy się przybili piątki i tak podziękowali, bo postawili się chłopcy, grali twardo, nasi myśleli, że po prostu, że sobie przejdą tak. w tym wszystkim, tak to wyglądało. Tak to wyglądało, też takie odczucia. Najśmieszniejsze to właśnie, że taki też jest syndrom w sporcie, że jak uważasz, że w ćwierćfinale wygrałeś, że pokonałeś już tych, to już zostałeś mistrzem, a tam jeszcze dwa razy trzeba było wygrać. Tak. I przegrali, nie? Przegrali półfinale. Półfinale, to prawda. I to też chyba z późniejszym finalistą. Tak, ze swoim Dream Bucket. Zgadza się. Debiutanci, o tym właśnie chciałem powiedzieć wcześniej. Którzy tak naprawdę swoją grą nie grali jak mocno, jakoś efektownie. Ale niezwykle skutecznie. Ale byli efektywni bardzo. Tak. Tak? Tam trochę wykorzystali jakby regulamin, powiedzmy, tego Steelballa, tego co się dzieje, wykorzystali to do cna, bo jak trzeba było faulować, to faulowali, jak trzeba było rzucić, to rzucali, nie wdawali się w pyskówki, jak trzeba było, to się wdawali, bo tam często trzeba siłą perswazji jakby tą piłkę gdzieś mieć, jak nie to ja wkraczałem czy kolega na mikrofonie, więc jakby tutaj w tą stronę. No i doszli, że tak powiem, dokulali się do tego finału, tak? Ja się też bardzo cieszę, że to ktoś znowu świeża krew, tak? Ktoś z zewnątrz i ktoś tam zobaczył, że jest taki turniej, że coś takiego się wydarzyło, więc mam nadzieję, że to pójdzie dalej. Tylko mamy 16 miejsc, nie? Czas zrobić coś z tym więcej. No i właśnie tu się chciałem Cię pytać, co wymyślisz na kolejną edycję, bo to pewnie w głowie pomysłów masz dużo, tylko pytanie, czy jesteś w stanie to zrealizować. Dwa dni już w tej chwili to jest na maksimum rozciągnięty czas. Chcąc zrobić więcej drużyn, na pewno musiałbyś pomyśleć o tym, by to jeszcze jakoś rozciągnąć. Tak, jakby to, że to jest dwa dni, to jest ok i to tak musi zostać. Tylko kwestia jest teraz ilości drużyn, bo jeżeli będziemy mieli zgodę na granie do 22, to możemy powiększyć do 24 drużyn. Tak? W sobotę i niedzielę zacząć też wcześniej. Będzie to niezwykłe wyzwanie, bo to potrzeba trochę więcej osób w tym wszystkim, żeby to wybrzmiało, ale czego się nie robi? Nie mówię, nie lubię bardzo słowa, jak ktoś mówi, że się nie da, da się na pewno i to jest jakieś wyzwanie przede mną, które chciałbym. Drugim wyzwaniem i taką dosyć mocną zmianą, nad którą się bardzo mocno waham, to jest, żeby była osoba, która będzie takim nie do końca sędzią, ale będzie takim obserwatorem. To jest, tak. to jest, Ja dwa razy zainterweniowałem na turnieju, wziąłem po prostu gwizdek i zacząłem sędziować. I była cisza, spokój. Tak wiadomo, są emocje, gdzieś każdy, to są krótkie mecze, czasem jeden mecz decyduje o tym, czy zagrasz, czy nie zagrasz. Tak. Więc tutaj wszystko się odbywa. Nie ma jakby ścisłych takich zasad ustalonych, typowych, że tam ktoś kogoś może co chwilę faulować, nic nie ma konsekwencji. Więc jakby my reagujemy, ludzie reagują. Też ci zawodnicy są pod tą presją, żeby tego nie robili, pod presją właśnie publiki. Dokładnie. Ale możliwe, że czas na zmianę taką, żeby ktoś był, kto będzie czuł to i obserwował, przede wszystkim miał szacunek wśród zawodników, bo ja mam taki szacunek. I jeżeli wziąłem ten gwizdek, to wszyscy się słuchali i tak, się zakończyło. Dyskusji nie było żadnej. Dokładnie. Tylko boję się o to, że jeżeli ktoś przyjdzie, kto nie będzie do końca kumał temat, to oni go zjedzą. I zawodnicy, którzy będą potrafili wykorzystać, bo to też umówmy się, że każdy sport ma swoje reguły. Jak umiesz grać według zasad, a wręcz czasem przechytrzyć te zasady i wymuszać faule, robić inne rzeczy, tak? No to jesteś w stanie, taki powiedzmy zawodowiec, który jest w stanie zrobić tego coś więcej niż ktoś zwykły, nie? Powiedzmy taki nie do końca, albo ktoś, kto skończył karierę, powiedzmy tak, był i
I o to się boję, że może to trochę zabić tą ideę, ale z drugiej strony też chciałbym iść bardzo do przodu i nie chciałbym takich sytuacji, bo wracamy do poziomu, który był bardzo wyrównany. Mecze ćwierćfinałowe kończyły się jednym koszem, jednym posiadaniem w większości, trzy mecze na pewno. I jedna akcja decyduje o tym, kto to przejdzie, tak? I teraz jeżeli będzie to rzeczywiście jakimś faulem, czymś takim niezgodnym, to my do tego nie wrócimy, ale będą pretensje, a tego bardzo nie chcę, więc musi być ktoś kompetentny, kto to będzie rozstrzygał. Ja jako organizator nie jestem w stanie sędziować, prowadzić meczu, robić relacji, robić jeszcze innych rzeczy, bo są jeszcze jakby inne te, więc musi się ktoś znaleźć taki, kto to będzie mógł pociągnąć z taką fajną charyzmą, że będzie spokój, ale no to jest, mam rok na to, żeby pomyśleć na tym i też myślę, że chciałbym, żeby zawodnicy się wypowiedzieli, że tak powiem, zawodnicy grający zawodowo pewnie będą chcieli tak, 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 tak. Zawodnicy, którzy tam gdzieś grają, będą troszeczkę w innym kierunku, że to już trochę zabijanie koszykówki, że robienia jest komercja i tak i tam. Ale no zobaczymy. Jakby zostawiam to na dalszy plan. Jest to, myślę, do zrobienia. A rozmawialiśmy o tym, że chciałbym wyjść z tym dalej, ze streetballem. Moim marzeniem, i to jakby od powstania turnieju, jest zrobienie takiego turu, czyli turu wziąć swoich zawodników Alcatraz, niekoniecznie Bydgoszczy, tylko najlepszych zawodników powiedzmy z tej edycji, jakby miałoby to się wydarzyć za tydzień, że gramy, biorę najlepszych zawodników tej edycji, robimy drużynę Alcatraz Team i gramy na przykład w jakimś mieście, w jednym mieście, w drugim, kończymy w Wałbrzychu, rozgrywki na zasadzie mini Alcatraz w ciągu dla lokalnych tych i z tych lokalnych wybieramy też drużynę 10 osób i finał, jakby main event jest taki, że gra drużyna Alcatraz z drużyną jakby lokalnych, tak? No i tam też się bardzo staram, żeby marka Alcatraz stała się marką taką streetwearową i o to już jest pierwszy krok, bo logo Alcatraz i nazwa Alcatraz zostały zastrzeżone, więc sprawnie są już znakiem towarowym. Tutaj już nikt tam tego nie zabierze. Nie będzie drugiego Alcatrazu, nie wiem, w innym mieście w Polsce. Więc mamy tą już taką prawną, zabezpieczenie prawne, żeby coś takiego organizować. Nazwałbym to Alcatraz Live Streetball, tak by się to nazywało. Wymarzyłem sobie, że zaczynamy nad morzem, potem jakiś tam powiedzmy Gorzów, Zielona Góra i kończymy w Wałbrzychu. Tutaj promować tą markę, szukać wiadomo sponsorów, a myślę, że to jest tak fajna idea, tak fajne promowanie koszykówki, że mi się to uda. A tak jakby trochę powiem jako bufon, że większość rzeczy, które robiłem z Alcatraz, w 95% zawsze się udawało. Te moje marzenia tego chłopca w długich spodniach i z bandaną na głowie doprowadziły mnie do miejsca takiego, którego mieliśmy jakby tam. Żal byłoby nie pokazywać tego więcej niż w Wałbrzychu. Skoro możemy to robić gdzieś indziej, czemu nie? Gdzie można zrobić program telewizyjny. Naprawdę pomysłów jest bardzo dużo. Oczywiście muszą za tym środki finansowe, które muszą iść z zewnątrz, ale czemu nie? Czemu nie pójść z tym do jakichś organizacji, które pomagają, które promują koszykówkę? Mamy gotowy produkt, mamy know-how. Bawmy się. Bawmy się i promujmy ten sport, bo jest dzięki Sochanowi, wcześniej Marcinowi Gortatowi, koszykówka zaczyna się stawać z kolan, dzięki Ponitce, tak, i barcelońskiemu Urkowi, idziemy do przodu. To ja może skończę w ten sposób. Buffon, to zostawmy go piłce nożnej. Mówiłeś kiedyś, że fascynowała cię historia Kevina Duranta, to może zostaniemy akurat w tej chwili przy tym haśle, a pomysł z objazdowym Alcatraz mi się trochę kojarzy bardziej z takim All Stars Team, który kiedyś jeździł po Europie i pokazywał swoje umiejętności, więc myślę, że to jest fajna idea i ciekawy jestem, czy jak już to uruchomisz, bo na pewno uruchomisz, jak mówisz o tym głośno, to na pewno już są jakieś gdzieś przymiarki do tego, by coś w tym temacie ruszyło, niekoniecznie od razu, bo to wiadomo, czas jasne, zawsze jest potrzebny, żeby przygotować to dobrze, tym bardziej, że nie poszedłbyś na tak zwaną nonszalancję, nie wiem, teraz mi akurat słowa zabrakło. Musisz dobrze wszystko przygotować, zawsze tak to wygląda. Tak, więc... i to muszę komuś też zaufać w innym mieście, że to przygotuje w taki sposób. Oczywiście będzie jakaś rama, jak ma to wyglądać, ja to wszystko przedstawię, ale musi być ktoś taki jak ja w mieście, tak, którym chciałbym to rozgrywać, żeby tak to było. I też nie do końca z początku chciałbym, żeby to było w takich jakichś dużych miastach,
tylko takich miastach koszykarskich jak Wałbrzych. Ja myślę tu około brzegu, o Pruszkowie, o Gorzowie Wielkopolskim, o Zielonej Górze, chociaż Zielona Góra już tam troszeczkę większa, czy Gorzów, ale wydaje mi się, że w tych miastach mniejszych miałoby to lepszą rację bytu. I przy tym organizować właśnie wszystkie te rzeczy jakby koszykarskie dla dzieciaków, te pokazy, to naprawdę wydaje mi się, że to jest bardzo fajna promocja inna koszykówki, bo kiedy gramy w koszykówkę 3x3, są organizowane te tury, lot, to wszystko jest okej. Okay. Ja nigdy nie miałem z tym problemów, bo koszykówka jest tak pięknym sportem, że można grać i samemu, 1x1, 3x3. Tylko czasem jak się patrzy, to tak to jest organizowane dla dorosłych ludzi, którzy przyjeżdżają po pieniądze, okej, bo tam są pieniądze fajne, i nie idzie z tym dalej. Jak ktoś zapomniał, poszło. A tutaj jednak Alcatraz się skończył, żeby nie być gołosłownym, moi rodzice odlajkowali profil na Facebooku, bo powiedzieli, że już mają dość. Już mają dość. Ludzie mówią, ten Instagram to wszystko tak płonie i tak pozytywnie dużo ocen jest z tym wszystkiego. No to on daje taki motor napędowy, że jednak ta droga jest fajna. I trzeba zrobić coś więcej z tym. Nie? Można to koszykówkę w taki sposób pokazywać i mogą grać w nią też właśnie zawodowcy. Tak? No, zawsze moim marzeniem było sprowadzenie Marcina Gortata tutaj do Wałbrzycha. I też myślę, że mam nadzieję, że kiedyś do Marcina dotrze i po prostu z tego nie znam osobiście Marcina, ale słyszałem, że to jest fajny, pozytywny gość, który po prostu wsiądzie w auto i przyjedzie, nikomu nie mówiąc. To byłoby takim zwieńczeniem, tak jak zrobił to kiedyś Tomas Kelati, który do dnia dzisiejszego jest największą gwiazdą, jakakolwiek pojawiła się na turnieju i zagrała w nim. Ja tam od Marcina nie oczekuję, żeby grał, ale my musimy się wszyscy wspierać, żeby ta koszykówka szła do przodu. I tutaj też jest taki trochę pstryczek nosa do innych, żeby zawrzeć te siły, pomóc, bo wiecie, tam będzie reprezentacja, kluby, tak, i wszyscy będą narzekać, nie? Ale to właśnie zróbmy to też troszeczkę od spodu. My wykażmy się jakimiś takimi inicjatywami, żeby ta koszykówka w Polsce urosła. Wtedy będzie łatwiej wszystkim. Będzie bardziej popularna, będą lepiej się bilety sprzedawały na ekstraklasę, tak? To będzie taka machina napędowa. Tak mi się wydaje. No taką jestem trochę idealistą, nie? Może ktoś mnie tam pewnie wyprowadzi z błędu, albo będzie coś tam próbował, a może ktoś się znajdzie i powie, ty to wariat jest, ale my takich wariatów chcemy. Bill Gates nie był wariatem. No był pozytywnym, tak? Znaczy oczywiście się nie porównuję, broń Boże, nie? Ja nie wymyśliłem tutaj prochu, ani koszykówki. A ja bym się porównywał, dlatego że wymyśliłeś coś, czego nie było i co się sprzedaje na zewnątrz w taki sposób, że już się skończyło, a my wszyscy czekamy na tą kolejną za rok edycję, więc tutaj nie możesz być skromny, bo nie trzeba, szczególnie w takiej sytuacji, w której po prostu wiemy, że to jest coś, co już jest magicznym, a być może kiedyś stanie się kultowym. To jest naprawdę, no może już jest, może ja się troszeczkę, wiesz, nie znam aż tak na tym. Niedługo film, później ten objazdowy turniej, później kto wie, może... Nie jest plan na lata jakby taki stworzenia czegoś, tak? Ja też staram się działać jakby etapowo. Mam nadzieję, że po filmie, który zostanie wypuszczony i pokazanie właśnie siły tej pasji wśród, że tak powiem, zwykłych ludzi w ciężkim środowisku lat 90. u nas, gdzie jakby był dramat taki społeczny poprzez zamknięcie kopalni, że chłopcy nie poszli w stronę, że my, bo to takich jak my jest bardzo wielu w Polsce, to nie jest tak, że to tylko Wałbrzych, tak? Nie wiem, gdzieś zamknęli inną kopalnię, inne zakłady jakby, tak, no bo tak było, tak? A jednak to NBA, ten Jordan, ta planeta NBA gdzieś, gdzie w ogóle była poza innym światem, my żeśmy się tak na tym wzorowali, to miał taki potężny oddźwięk, że ta koszykówka w latach 90. ona tak żyła, tętniła na ulicach, był tylko jeden klub w mieście, hermetycznie zamknięty, no bo ciężko było się dostać, więc gdzieś trzeba było to pokazać się, no i wszyscy grali na ulicach. Nie? I mam tutaj trochę taki żal właśnie, że przez te 10 lat, my kiedy mieliśmy, czy tam 15, kiedy mieliśmy Marcina Gortata w NBA, nikt nie potrafił tego do końca wykorzystać. Nie? Mieliśmy Polaka w NBA, gdzie nigdy nie mieliśmy Polaka w NBA, grającego na poziomie. Mieliśmy Czarek Trybański, czy później Maciek Lampę, ale jednak Marcin zrobił tutaj największą karierę. I to mnie boli, że nie potrafimy wykorzystać, mając taki dar, taki skarb jakby w NBA. Jakby nie polemizuję też, bo wiem, że są jakieś były czarczki, utarczki i takie tam, nie? Między nimi, ale
To jest bardzo ważne, żeby budować taką tożsamość, nie? Myślę, że tutaj postawilibyśmy kropkę, bo rozgadałbym się na wszystkim o koszykówce. Trochę odbiegamy od tematu, ale jakby kończąc, bardzo chciałbym, żeby Alcatraz jest promocją koszykówki troszeczkę inną. U nas w Wałbrzychu to się świetnie sprawdza. Ma to oddźwięk na całą Polskę. Jeżeli będziemy co roku zwiększać zasięgi, to będzie coraz to więcej. I chciałbym bardzo, żeby taka forma koszykówki była też promocją koszykówki ogólnej, nie? Myślę, że jeżeli to się tutaj udało, to się uda też w całej Polsce. No ja myślę, że Michał ma rację. Myślę, że Michał jeszcze nie raz tutaj z nami będzie rozmawiał, a może coś więcej zrobi niż tylko z nami rozmawiał. Wiele rzeczy się dzieje, wiele rzeczy jeszcze w planach. Na pewno już niebawem zdradzimy trochę więcej szczegółów, bo te kwestie gdzieś tam w tajemnicy są wciąż trzymane. Ale dziękuję Ci za dzisiaj. Super idea z tym turniejem. Fajnie, że wpadłeś, fajnie, że pogadaliśmy. Ja jeszcze pewnie będę chciał z Tobą porozmawiać przy okazji wrześniowego turnieju, ale to już później. Już później, tak. Jeżeli macie ochotę, pytajcie w komentarzach. Zostawiajcie suba przede wszystkim dla Sportowego Wałbrzycha. Bo tutaj dzięki temu możemy o tym rozmawiać. Są jakieś komentarze, pytania. Jeżeli będzie więcej tych pytań, to zrobimy kolejny odcinek. Będziemy oczywiście rozmawiać, więc tutaj dla mnie nie ma problemu. Ja staram się być dla Was, a przed nami mam nadzieję jeszcze jakieś większe rzeczy. Jeżeli będziemy mieli wsparcie od widzów, że to się fajnie ogląda, że ta koszykówka jest, opowiadamy o koszykówce bardzo fajnie, będziemy oprócz tego jakichś innych gości, może będzie nas trzech do jakiejś rozmowy, Kuba będzie prowadził. Ale to musi być od Was. Zostawiajcie lajki na Facebooku, na YouTubie, suby i widzimy się, mam nadzieję, przy kolejnej okazji. Teraz trochę czas wakacji. Tak, teraz trzeba trochę odpocząć, skupić się na czymś innym. Być może po prostu zapomnieć na chwilę o sporcie, chociaż tego się nie da zrobić. Nie da. Nie da. Dzięki jeszcze raz. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej.